To jest 8.10. Podcast gazety wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o babciowym 8.10. Podcast gazety wyborczej. Arkadiusz Gruszczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, to jest podcast 8.10 Państwa i moją gościnią jest wiceministra pracy, rodziny i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Pani Ministro. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o projekcie ustawy Aktywny Rodzic, ale zanim zapytam... O ten projekt, który będzie w tym tygodniu procedowany na posiedzeniu rządu, to chciałbym zapytać o pierwsze komentarze do wyników wyborów. Szczególnie chodzi o te największe miasta. W Warszawie, Rafał Czaskowski wygrał w pierwszej turze, tak samo pani Aleksandra Dulkiewicz w Gdańsku. W Krakowie mamy drugą turę, do której też wszedł kandydat koalicji obywatelskiej. Co te wyniki y, mówią o tej polityce samorządowej? Te wyniki przede wszystkim nas niezwykle cieszą, bo to pokazuje, że działania, które są prowadzone przez naszych przedstawicieli, naszych prezydentów, naszych radnych, po prostu są skuteczne i są doceniane przez mieszkanki i mieszkańców, którzy po raz kolejny oddają na nich swój głos, pokazując, jak dużym zaufaniem te osoby się cieszą. I tak jak pan redaktor wymienił, widzimy to szczególnie w tych dużych miastach. Wynik Rafała Trzaskowskiego jest po prostu spektakularny. Ja przyznam. Że absolutnie byłam przekonana, że Rafał Trzaskowski wygra w pierwszej turze. Natomiast tak wysoki wynik jest no, dla mnie takim podsumowaniem i zwieńczeniem e, aktywności Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na terenie całej Warszawy. To pokazuje, z jak dużym wsparciem i uznaniem e, te nasze działania się spotykają. E, mieszkanki i mieszkańcy stolicy po prostu zadecydowali, że po raz kolejny to nasi przedstawiciele będą kierowali, wyznaczali właśnie kierunki e, działań politycznych, aktywności, jeżeli chodzi o skalę całej Warszawy. E, ale jak już widzimy, po tych wynikach, które spłynęły, również w większości dzielnic. Także dla mnie jest to niezwykle budujące, ponieważ na co dzień mam wielką przyjemność współpracować z tymi radnymi dzielnicowymi, radnymi miasta i po prostu widzę, jak bardzo ich zaangażowanie, ich ciężka praca jest dobrze odebrana, jakie są jej skutki. I ten, te wybory są zawsze dla nas takim ogromnym testem, takim na sprawność, takim na docenienie naszych działań. I to zaufanie, którym się cieszymy, ono naprawdę niezwykle cieszy. A z drugiej strony to jest też gigantyczna odpowiedzialność i taka pokora, którą mamy, że oczywiście spotykamy się z wysokimi wynikami, ale to oznacza, że mieszkanki i mieszkańcy wymagają po prostu od nas jeszcze więcej. Jak pan redaktor pozwoli, chętnie też się wypowiem o Krakowie, jeśli będzie taka przestrzeń. Proszę bardzo. Oczywiście. Super, bo tam też mamy taką niesamowitą sytuację, w której Aleksander Mieszalski, obecny poseł z Krakowa, no zrobił wynik bardzo, bardzo dobry. Wygrał w pierwszej turze z faworytem praktycznie we wszystkich sondażach i jest to takim dowodem, że osoby, które... Systematycznie pracują, są bardzo konsekwentne, bardzo zaangażowane, dbają o ten kontakt z ludźmi, pracują bezpośrednio z ludźmi, jest ich po prostu pełno w miejscach, w których ludzie potem decydują. To po prostu daje. Taki wyraz takiej skutecznej aktywności, która odzwierciedla się w wynikach. Sondaże nie wskazywały jednoznacznie, że Aleksander Miszalski jest faworytem. Ja byłam przekonana, że wykonuje gigantyczną i ciężką pracę, będąc tam z nim w Krakowie, obserwując jego aktywność, znając radnych, z którymi współpracuje i znając jego bardzo dobrze, jak dobrym fachowcem jest, jak bardzo odpowiedzialnie podchodzi do tej zmiany, na którą się decyduje dla Krakowianek, dla Krakowian. I ten wynik wyborów jest dla nas. Niezwykle budujący. Ja jestem przekonana, że tego 21 kwietnia Aleksander Miszalski będzie zmianą dla Krakowa, jakościową zmianą na Krakowa. Kraków zasługuje na tę zmianę, Kraków pokazał, że chce tej zmiany, wyczekuje jej i ja jestem przekonana, że Aleksander Miszalski będzie bardzo dobrym gospodarzem tego miasta i mam nadzieję, że będę miała ogromną przyjemność dalej z nim współpracować, tak jak współpracowałam z nim przez lata w parlamencie. Warto to podkreślić. Miszalski jest członkiem zespołu, do spraw rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, czyli ten potocznie zwany zespół żłobkowy. Pracował ze mną nad współtworzeniem tych kierunków działań w tym zakresie. Teraz też mam okazję z nim współpracować, i mam nadzieję, że jak będzie prezydentem miasta Krakowa, to będziemy mieli tu ogromną przestrzeń, by rozwijać nasze działania, nasze aktywności, jeżeli chodzi o tę opiekę wczesną dziecięcą. Nie wszędzie jednak, nie we wszystkich dużych miastach kandydaci popierani przez koalicję obywatelską Wygrali w pierwszej turze, to jest przykład Poznania czy Wrocławia. Tam wyborcy i wyborczynie będą decydować za dwa tygodnie o tym, kto co stanie prezydentem ich miast. Program Aktywny Rodzic, który znalazł się w stu konkretach na 100 dni, 100 dni minęło, już tydzień temu. No, dlaczego ten projekt będzie częścią pracy rządu dopiero teraz, a nie udało się jego wprowadzić w tych pierwszych 100 dniach rządu Donald Tuska? Myśmy bardzo intensywnie pracowali nad tym programem, e, natomiast zdecydowaliśmy się nie na wprowadzenie takiego pojedynczego świadczenia, tylko zdecydowaliśmy się na kompleksową reformę systemu wsparcia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. E, musieliśmy zreformować te działania tak, by każde dziecko, które rodzi się w Polsce, było objęte wsparciem państwa. Bardzo mi na tym zależało osobiście. Wiem, że zależało na tym premierowi. Rozmawialiśmy o tym i te działania po prostu wymagały szerszego pochylenia się nad tymi wszystkimi świadczeniami, które dzisiaj w Polsce obowiązują. Dlatego aktywny rodzic to nie jest tylko to babciowe, o którym była mowa w kampanii, tylko są to trzy świadczenia, które dzielą się na aktywniej rodzica w pracy, na aktywnie w żłobku i aktywnie w domu, ponieważ znając w moim doświadczeniu no takie życie, powiedzmy sobie realia funkcjonowania, jak wygląda rzeczywistość, chcemy dać Rodzicom elastyczność w wyborze, z którego zaświadczeń chcą skorzystać, mając pewność, że każde dziecko. Tym systemem zostanie objęte, a rodzice będą tego systemu beneficjentami i będą mogli spokojnie funkcjonować, jeżeli zdecydują się na aktywność zawodową, to aktywnie zawodowo. Natomiast, jeżeli podejmą inne decyzje, państwo też będzie ich w tych wyborach wspierać. Pani Ministro, jak to będzie wyglądało w praktyce? To znaczy, że rodzi się dziecko, ono już dorasta, bo też w zapisach tego projektu ustawy czytam, że te świadczenia będą przysługiwały rodzicom, Dzieci od 12 do 35 miesiąca życia, czyli już po zakończeniu urlopu rodzicielskiego na dziecko, prawda? Przede wszystkim to ja bym chciała, żeby rodziło się jak najwięcej dzieci, bo dane, którymi dysponujemy w tym momencie pokazują, że tych dzieci rodzi się coraz mniej. Mamy 305 tysięcy w 2022 roku, 272 tysiące w 2023 i ta tendencja jest cały czas spadkowa. Więc chcemy, żeby rodziło się więcej dzieci, chcemy wspomagać rodziców w decyzjach o założeniu rodziny, o decyzji o posiadaniu dziecka, powiększaniu rodziny, m.in. Takimi kompleksowymi programami wsparcia tej rodziny. Natomiast jak to będzie wyglądało, tak jak Pan redaktor mówił, że to dziecko dorasta, to brzmi jakby co najmniej dorastało do tam kilkunastu lat. Natomiast precyzując, program jest dedykowany dla rodziców małych dzieci. Dzieci w wieku do lat trzech, czyli tych, które, mówiąc tak upraszczając, które po prostu są objęte instytucjonalną opieką w żłobku. Dzieci czasami w żłobku pozostają dłużej niż do ukończenia. Kończenia 35 miesiąca życia i my takie możliwości również w tym systemie, właśnie aktywnie w żłobku, przewidujemy. Tę pierwszą część pytania jeszcze raz powtórzę. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Mam dziecko, to dziecko ma 12 miesięcy, zgłaszam się do Urzędu Gminy, tak? Czy to będzie z automatu działało? Jak te świadczenia będą przyznawane? Nie, panie redaktorze, już wszystko wyjaśniam. Rodzi się dziecko, jesteśmy na urlopie, kończy nam się urlop, decydujemy się właściwie na to, jak będzie wyglądać nasza dalsza droga. I teraz mamy stronę, taką, która jest no, taką platformą dla nas, na której możemy podejmować decyzje. To jest bardzo podobny system jak przy programie 500+. Dysponentem tych świadczeń jest ZUS, więc to ZUS będzie obsługiwał, nie gmina, wszystkie te wnioski i tam rodzic wnioskuje i rodzic będzie decydował czy wraca do aktywności zawodowej, czy chce pozyskać 1500 zł mówię znowu kolokwialnie, do ręki i przeznaczyć je na opiekę nad swoim dzieckiem, czy decyduje się na wsparcie opieki żłobkowej i tu pozyskanie świadczenia na ten cel czy pozostaje z dzieckiem bądź dziećmi w domu i na wsparcie w wysokości 500 zł również będzie mógł po prostu liczyć. Ten system gwarantuje nam to, że każde dziecko, które rodzi się w Polsce, zostanie objęte wsparciem, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmą jego rodzice, jeżeli chodzi o aktywność zawodową. Czyli jeżeli jako rodzic zostanę w domu ze swoim dzieckiem, to wtedy nie dostanę tych 1500 zł, tak? Tylko dostanę 500 zł. 1500 zł to jest świadczenie aktywizujące do pracy. Więc 1500 zł aktywni rodzice w pracy, 1500 zł aktywnie w żłobku, wsparcie, dopłaty w ramach tego naszego systemu żłobkowego, niezależnie od tego, czy to jest placówka publiczna, czy to jest placówka niepubliczna i aktywnie w domu. Także obejmujemy naszym świadczeniem beneficjentów świadczenia z rodzinnego kapitału opiekuńczego, Natomiast rodzinny kapitał opiekuńczy obowiązywał dopiero od drugiego dziecka. Myśmy podjęli decyzję, że wszystkie dzieci będą objęte tym świadczeniem, niezależnie od tego, czy urodziły się pierwsze, drugie, czy trzecie. I to właśnie powoduje znaczącą zmianę systemową, że każde dziecko zostanie objęte świadczeniem. Natomiast od rodziców zależy, w jakiej wysokości. Czy decydują się na aktywność zawodową i wtedy ten system wsparcia w kwocie wynosi 1500 zł, czy jest to pozostanie w domu i od Pierwszego dziecka wtedy jest świadczenie 500 zł. 500 zł plus 800 z programu 800 plus, tak? Te świadczenia są od siebie niezależne. Program Rodzina 800 Plus jest realizowany na zasadach, które już dawno zostały ustalone. Od stycznia weszła waloryzacja tego świadczenia, o które walczyliśmy w poprzedniej kadencji. Wzrost z 500 do 800 zł i w takiej kwocie jest to wypłacane dla rodziców, dzieci. Natomiast świadczenie Aktywny Rodzic to jest świadczenie, które jest systemem wsparcia opieki nad dziećmi w tej Małych, tych najmłodszych, tych do trzech lat. Plus, tu jest też ten bardzo ważny aspekt aktywizacji zawodowej, bo kiedy przyglądamy się aktywności zawodowej kobiet w tym wieku e, i mężczyzn, w tym wieku, kiedy rodzą im się małe dzieci, widzimy ogromną dysproporcję i widzimy, jak bardzo musimy no, tak naprawdę wspierać kobiety w tym, żeby decydowały się na powrót do aktywności zawodowej, więc ten program ma dwa bardzo ważne cele. Po pierwsze, to jest wsparcie rodziny, po drugie, to jest wsparcie aktywności zawodowej kobiet. Jeśli chodzi o tę trzecią część, czyli pozostania z dzieckiem w domu, to ten program i te dopłaty będą wypłacane niezależnie od tego, kto zostanie z dzieckiem w domu, ojciec lub matka, czy tylko jeśli zostanie mama w domu. Aktywni rodzice w pracy, czyli babciowe, które zapowiadaliśmy w kampanii, to jest świadczenie, w którym rodzice mają być aktywni zawodowo. I my tutaj będziemy badać aktywność zawodową obojga rodziców. Natomiast jedyne, co ustalamy, to taki minimalny próg wynagrodzenia rodziców, a co za tym idzie opłacenia składek, czyli każda osoba, która pracuje na pół etatu czy to jest umowa o pracę, umowa o zlecenie, czy to dalej jest działalność gospodarcza, będzie mogła z tego świadczenia skorzystać, bo my wiemy, że dzisiaj ludzie decydują się na różne formy pracy, nie chcemy tego ograniczać, chcemy im pomóc, a nie jakoś tam sztucznie przekierowywać ich aktywność, natomiast tu dwójka rodziców jest aktywna zawodowo i wspieramy takich rodziców wypłacając im 1500 zł, które oni przeznaczą na organizację opieki nad dziećmi i może tę opiekę sprawować babcia, może tę opiekę sprawować siostra, ciocia, wujek, niania. To jest decyzja rodziców i tę decyzję i ten wybór rodzicom pozostawiamy. W jaki sposób będzie weryfikowane to, czy rodzice przeznaczają te 1500 zł na tę opiekę nad dziećmi? My będziemy weryfikować aktywizację zawodową rodziców, to jest oczywiste. Jest możliwość podpisania umowy uaktywniającej i wtedy mamy stuprocentową pewność, że te środki są w odpowiedni sposób spożytkowane. Umowa uaktywniająca to jest umowa, w której to państwo pokrywa koszty związane z podpisaniem tej umowy, czyli jeżeli na przykład pana babcia zdecyduje się na wsparcie przy wychowaniu, Dziecka i podpisze taką umowę, jest ona emerytką, to jeszcze dodatkowo państwo będzie opłacało jej składki i będzie jej się to liczyło do stażu pracy. Więc mamy tu taką sytuację, która jest wyłącznie korzystna, dlatego będziemy bardzo serdecznie zachęcać do tego, by te umowy podpisywać. Jeżeli świadczenie będzie wypłacane do żłobka, no to będziemy widzieć bezpośrednio poprzez system, że środki te wpłynęły do żłobka i w ten sposób realizowany jest cel ustawienia. Natomiast oczywiście mamy takie możliwości, żeby weryfikować, czy pieniądze te nie są po prostu marnotrawione. Ten system funkcjonuje również w programie 800+. To jest system, który składa się na po prostu możliwość sprawdzania, w jaki sposób funkcjonuje rodzina. W ten system sprawdzania włączone są oczywiście instytucje na poziomie lokalnym, które monitorują sytuację rodziny. I jeżeli odnotujemy, że rodzina Taka pobiera świadczenie, a dziecko nie jest w odpowiedni sposób zaopiekowane, nie poprawia się sytuacja dziecka, to będzie to indywidualnie badane i będzie podejmowana decyzja, czy te środki będą dalej przyznawane, czy nie. Czyli jak rozumiem, te 1500 zł nie będzie trafiało na konto rodziców, tylko będzie trafiało na konto osoby, która opiekuje się dzieckiem lub na konto żłobka. W zależności od tego, na jaki wariant zdecydują się rodzice. Jeżeli zdecydują się na wariant aktywnie w żłobku, to będziemy badać aktywność zawodową jednego z rodzica i środki te będą wpływały do żłobków. I tu będziemy mieli sytuację prostą. Natomiast doskonale zdaję sobie ja sprawę z tego, że w blisko połowie gmin w Polsce wciąż nie mamy zapewnionego dostępu do opieki wczesnodziecięcej. Mówię tu o tej instytucjonalnej opiece, czyli żłobku, klubie czy dziennym opiekunie. Więc tu rodzice nie mają takiego. Wyboru, żeby mogli zdecydować, że ich dziecko będzie uczęszczało do żłobka. Dlatego będziemy realizować tę pierwszą część świadczenia: aktywni rodzice w pracy, czyli założenia babciowego z kampanii. Będą tutaj rodzice otrzymywali 1500 zł na swoje konto i to oni będą decydowali, w jaki sposób ta opieka będzie realizowana. Jeżeli zdecydują się na podpisanie umowy uaktywniającej, no to te środki. Zgodnie z umową będą kierowane do jednej osoby, e, która realizuje te zadania. Natomiast wiemy, że rodzice w różny sposób organizują tę opiekę i chcemy pozostawić im tutaj dowolność. Nie chcemy, żeby system komplikował ich życie, tylko żeby był rzeczywistym, realnym wsparciem w ich funkcjonowaniu. Ja sama jestem mamą już teraz blisko pięciolatka i wiem, jak ogromnym wyzwaniem jest y, mm, zmierzenie się z zapewnieniem swojemu dziecku jak najlepszej opieki wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Wtedy, kiedy dziecko choruje, wtedy, kiedy jest um, ta nasza obecność um, w domu wymagana, a koliduje to z możliwością aktywności zawodowej. Są też takie sytuacje bardzo często, że na przykład w jakiejś miejscowości żłobek jest czynny do godziny 15, a rodzice pracują do godziny 18. Czy wtedy można będzie łączyć te dwa elementy programu, czyli że część tych środków będzie przeznaczona na żłobek, a część na taką jakąś minimalną opiekę nad dzieckiem w domu? Dążymy do tego, żeby opieka w żłobkach była jak najwyższej jakości i ten program również zakłada to, że tę jakość opieki będziemy sprawdzać, badać i też będziemy wprowadzać pewne krajowe standardy. Na te standardy do tej pory mogliśmy liczyć głównie w większych miastach, w poszczególnych gminach, ale nie było to jakby wymagane systemowo. To będzie ogromna zmiana i tak jak pan redaktor powiedział, również chcemy, żeby ta zmiana dotyczyła tego wymiaru opieki. Liczymy na to, że dzięki wprowadzonemu systemowi i finansowaniu opieki w żłobkach doprowadzimy do sytuacji, że rodzice będą spokojnie mogli kończyć pracę wtedy, kiedy kończy się opieka w żłobku, i to jest do godziny 17-17.30, że takie będą możliwości. Natomiast w systemie przewidujemy możliwość korzystania z wyłącznie jednego świadczenia w tym samym czasie. Natomiast absolutnie dajemy rodzicom możliwość zmiany decyzji, po pierwsze, dlatego że może zmienić się ich sytuacja. Sytuacja życiowa, ich sytuacja zawodowa e, i mogą chcieć zmienić decyzję. Pojawi się miejsce w żłobku, więc będą chcieli z aktywni rodzice w pracy przejść do aktywnie w żłobku, albo okaże się, że ze względu na właśnie sytuację w domu czy w pracy będą chcieli pozyskiwać te środki bezpośrednio na swoje konto i organizować opiekę, i taką zmianę będą mogli nawet kilkakrotnie w trakcie trwania tego całego programu dla nich, czyli w ciągu dwóch lat e, takiej decyzji będą mogli dokonać. Inny przykład. Są rodzice, którzy wrócili już do pracy po urlopie macierzyńskim, już teraz są aktywni zawodowo, no ale mają dzieci, które jeszcze nie mają 36 miesięcy, nie mają jeszcze 3 lat, czy oni też będą mogli liczyć teraz na takie świadczenie? Oczywiście, że tak. Będą mogli, niezależnie czy urodzili wczoraj, dwa tygodnie temu, czy pięć miesięcy temu, jeżeli spełniają warunki programu, czyli są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie przekroczyło wieku wskazanego w ustawie, to będą mogli otrzymać to świadczenie. Kiedy ten program ruszy? Kiedy rodzice będą mogli ubiegać się o te środki? Kwota, która została przeznaczona w budżecie na ten cel, jest zarezerwowana na ostatni kwartał tego roku. Rada Ministrów proceduje ten projekt. Czekamy na decyzję, jeżeli chodzi o prace parlamentarne. Oczywiście musimy dopracować cały system, ten, o którym powiedziałam. To brzmi tak bardzo łatwo, że rodzice logują się do systemu, wybierają świadczenie, natomiast postawienie takiego systemu informatycznego jest pewnym wyzwaniem. Dlatego potrzebujemy kilka miesięcy na to, żeby go wdrożyć, ale tak tak, jak powiedziałam na początku swojej wypowiedzi. Ostatni kwartał tego roku to jest gwarancja tego, kiedy rodzice otrzymają te środki na swoje konto, do żłobka w zależności od podjętej przez nich decyzji. Czyli już w październiku? Tak, tak panie redaktorze, dokładnie tak. <laughs> Chciałem to ukonkretnić. Czy ten y, projekt tej ustawy, tego rozwiązania m, znajdzie poparcie wśród państwa wszystkich koalicjantów? Mam nadzieję, że tak. Staraliśmy się wypracować rozwiązanie, które będzie odpowiadało zapotrzebowaniom wszystkich rodziców, uelastycznić go do tego stopnia, żeby właśnie to rodzice decydowali, na którą formę świadczenia się decydują. Niezależnie od tego, czy są aktywni zawodowo, czy nie są aktywni zawodowo, albo jak ta aktywność zawodowa u rodziców wygląda. Niezależnie od tego, czy będą chcieli, dziecko pozostało w domu, czy będą chcieli, dziecko znalazło miejsce w żłobku i tam by rozwijało swoje umiejętności, to taki program jest dla nich przewidziany. W resorcie pracowaliśmy nad tym z panią ministrą, która jest przedstawicielką Lewicy i jak najbardziej spotyka się to z poparciem tego ugrupowania. Myślę, że kiedy mówimy o takiej kompleksowej reformie systemu wsparcia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, to ciężko będzie znaleźć osobę, która będzie przeciwna temu, że nagle w Polsce wszystkie dzieci w wieku do Lat trzech znajdują wsparcie systemu państwa, a jednocześnie doprowadzamy do sytuacji, w której promujemy pracę, w której wyrównujemy szanse matek na rynku pracy. Tak jak powiedziałam na samym początku, jest to kompleksowy program, nad którym bardzo zależało nam, żeby pracować właśnie w takiej formie, by wszystkie dzieci zostały objęte tym systemem, by rodzice tych dzieci byli beneficjentami tych rozwiązań, które proponujemy. Jednocześnie Dając im taki wachlarz decyzyjny. Dla mnie, jako matki, zawsze to było bardzo ważne i myślę, że te moje osobiste doświadczenia też tutaj mają ogromny wpływ na nasze prace, ponieważ ja doskonale wiem, jak to jest być aktywną mamą i jakie są potrzeby, i mam okazję w tych latach, już prawie pięciu, od kiedy urodziłam syna, być na bardzo wielu spotkaniach, czy to są właśnie środowiska kobiece, czy to są spotkania z samorządowcami. I te nasze doświadczenia, nasze wnioski składają się po prostu w jedną odpowiedź. I mam nadzieję, że to ta odpowiedź, to właśnie jest ten program, który w tej chwili procedujemy i który mam nadzieję będziemy już w najbliższym czasie wdrażać. Ostatnie pytanie, i proszę o dwuzdaniową odpowiedź. Czy prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę? To jest decyzja pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent chce stać na drodze rodziców do tego, by otrzymali systemowe wsparcie rodzinne, jeżeli chce stać na drodze aktywizacji zawodowej kobiet, której tak bardzo potrzebujemy, to będzie wyłącznie jego odpowiedzialność, za którą zostanie rozliczony w najbliższych wyborach. Ja głęboko wierzę, że jednak te rozwiązania znajdą również poparcie u pana prezydenta, ale tak jak i powiedziałam wcześniej u innych ugrupowań. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwem moją gościnią była Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Ja nazywam się Arkadiusz Gruszyński. Podcast wydała Martyna Turska, przygotował do emisji Oles Kalmuk. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.